Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Gringrów, a to już powiedzmy pierwszy, powiedzmy pełnoprawny odcinek Minecrafta Hardcore. Tu bym chciał wam pokazać, że tam jest wioska NPC, do której dzisiaj się udamy i tu jest świątynia, do której się udamy. Ale najpierw zwrócę itemki, które zdobyłem po kopaniu w kopalni. I zeszły na to 4 kilofy żelazne i większość kilofu, znaczy większość, nieco mniejsze pół kilofu, kilofa, okej, diamentowego. A właśnie teraz sobie do tej chatki podbiegniemy, zostało 100 kratek i w chatce pokażę wam, oj, w chatce pokażę wam, ile tego zebrałem. Powiem wam tak. Jeżeli chodzi o diamenty, to jestem pod ogromnym wrażeniem. Jeżeli chodzi o lapis, jestem pod chyba jeszcze większym wrażeniem. O, to może sobie rozmnóżmy sobie to. O. Bo naprawdę wyszło to całkiem spoko. Na chwilę wam zresztą pokażę. Dobra, otwórzmy skrzynię i patrzmy. 56 bloków węgla, 33 bloki lazurytu, 21 bloków redstone'a, nieco ponad stack diaksów plus kilof, prawie 4 staki rudy żelaza, prawie stack rudy złota, 26 obsydianu. Obsydian jest głównie do portalu, skrzynki endu i w zasadzie to tyle. To co teraz robię, to jest taka prowizoryczna ochrona przed potworami. Jak ja tutaj z tego wybrnąłem? Aha. Na rogu. Dobra. Bo to jednak trzeba się jakoś tam ogrodzić i przed mobkami strzec. Więc myślę, że takie ogrodzenie, początkowo prowizoryczne, może zdać egzamin. A przynajmniej mam taką nadzieję. Pyk. Dobra. I za chwilę przejdziemy się do tej wioski i tej twierdzy. W twierdzy głównym priorytetem jest po prostu może nie wybuchnąć, bo no tam można wybuchnąć łatwo. Wystarczy nacisnąć taką jedną płytkę naciskową i puf, nie ma nas. Dobra. Ale chyba widzę, że piasku mamy ociupinkę za mało. W sumie cały jeden chyba tak naprawdę z tego co widziałem. Ale to nic, zawsze jakieś to ogrodzenie jest. Wolałbym szczerze powiedziawszy te poziomki, porzeczki czy inne borówki, no ale nie ma. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zestaszujmy to. Na szybko przepalimy sobie może nawet bloczkami węgla. O, żelazo, złoto i tak dalej. O, tu nawet jeszcze trochę węgla było. Dwa i stak tego. Dwa i stak tego. Dwa i stak tego. Tu mamy zwykłe piecyki, to może też je weźmiemy w ruch. Cyk i cyk, 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 dobra. To już tam się przypala, więc jest spoko. To zostawimy, to odłożymy, to odłożymy, to odłożymy. Chciałbym sobie zrobić całą zbroję żelazną, tak po prostu. Tej nie wyrzucę, ta będzie na pamiątkę. O, i zobaczcie jak to szybko teraz idzie. Nie robię zbroi diamentowej, tak już uprzedzam fakty, bo chcę sobie ją zenchantować po prostu najpierw, więc nie chcę świrować pawiana. No dobra, czemu tarcza do rzęs? Tarcza mi się akurat może przydać tak naprawdę. Tu. Tarcza może mi się przydać. Stack pochodni z hakiem może zostać. Co, reszta niech mi się przepala. Ja teraz pójdę w kimę właśnie. Sweet Dreams. Pójdę sobie w kimę i idziemy do tej świątyni. Ona była gdzieś w tamtą stronę. Priorytetem tam będzie zneutralizowanie tych 8 ładunków TNT. Zdobycie jak największej ilości dobrych itemów ze skrzyni. I penetracja, czy tam splądrowanie wioski. Gdzie też była ta... Ta świątynia, ona chyba gdzieś w tą mańkę teraz, o właśnie, już ją widać. Myślałem, że ona będzie troszeczkę ładniej zbudowana, zagospodarowana,
A okazało się, że ona jest w połowie pod ziemią, bo akurat pech albo szczęście chciało, że się wykopałem z jaskini w tamtą stronę. Akurat idealnie. Więc no, widziałem niestety, że ona w większej, czy znaczy może nie w większej, ale w sporej części znajduje się pod ziemią. Także jest to jakiś tam malutki problem. Ale nie na zbyt wielki. Nie na zbyt wielki. Ja pierdzielę. O, tu już są moje itemasy, które wyrzuciłem, bo nie chciałem mieć kobla i tak dalej. Tu? No tak prawie. Okej. Teraz tak. Jeżeli tu się nic nie zmieniło. A widzę, że się chyba nie zmieniło. To na dole tutaj jest płytka naciskowa. I po prostu będzie trzeba przekopać się gdzieś w tym miejscu. Otóż to. I w tym momencie czuję się już troszeczkę bezpieczniej, bo już na pewno się nie wysadzę. Kości na pewno weźmiemy, one zawsze się przydadzą. Piasek myślę, że nie. Kości, jak już mówiłem, na pewno. To też. Oczy pająka do alchemii się przydadzą. To też weźmiemy. Ochrona, przeszycie. No przeszycie do łuk się przyda. Złote jabłko, o, to do wędek też się przyda. Dobra, kości na pewno bierzemy. To bierzemy. Przeszycie 2, ochrona 1. No z braku laku warto mieć te enchanty jakiekolwiek, więc może po prostu je weźmiemy i nie będę tutaj dyskutował na ten temat. Myślę, że tak będzie najlepiej. Dobra, piaskowiec wypadł, tymi nie jest to niczego potrzebne. To się tutaj rozłoży po prawej stronie ekwipunku, żeby był w miarę porządek. Płytka naciskowa tu może pójść, bo też mi na niej nie zależy jakoś specjalnie. Dobra, no i co? Teraz wioska. A to wygląda do penetracji. Co ja mam z tą penetracją? Ja chyba jakiś taki niespenetrowany do końca jestem. Wioska jest do przeeksplorowania. O, albo do wyeksploatowania. Cokolwiek. Podoba mi się ta wioska. Ogólnie jest dość chyba sporych rozmiarów. Ona byłaby łatwa do obrony. W sensie wokół dać mini murek i elo. Okej. Dzień dobry. Nie wiem co to jest, ale prawie w każdym domku to jest. Dzień dobry. Pusta książka. No myślę, że i tak się przyda. Ze względu na swoje właściwości do enchantu. Żeby sobie zrobić bookshelfy i tak dalej. O, emerald, no pięknie. Zielony barwnik to mi akurat nie zależy. Emeraldy są spoko. Okej, okay, a może na górze jeszcze coś się. Ja wiem, że może się łudzę niepotrzebnie. Właśnie się łudzę niepotrzebnie, ale. Ale spoczko. Zejdźmy na dół, żeby te domki jakoś sobie ogarnąć. Tu jest domek? Nie, tu jest studnia. Co to jest? Wy macie świnki. O. A ja myślałem, że wy jesteście. I krówki macie. O jacie. Wow. I popierdolonego konia. No nieźle. Patrzcie teraz ten motyw. I spierdalają, bo się boją tego dźwięku. Weźmiemy sobie ten dzwonek. Dobra, sianko też. U nich sianko pełni rolę elementu ozdobnego. A jeden blok sianka to trzy chlebki. Więc jedzonko mamy zagwarantowane już na. O, panie golemie, idź pan. Ja bym z panem wolał nie walczyć. Więcej emeraldów, więcej sianka, więcej chlebka. No wychodzimy na tym póki co bardzo dobrze. Dzień dobry, do widzenia. Widzę, że konia dalej popieprzyło. No dobrze. Może te konie takie są jakieś tutaj tutejsze, niezbyt rozgarnięte. No trudno. Może tak miało być. Ja już widzę, że będziemy mieli prawie stak chlebków. A nie. Przepraszam, ponad stak chlebków. A właśnie, te krowy to ja mógłbym zabić, bo mi zależy bardzo na skórze. Bo o ile trzcina i papier to tak obę to sobie robił.
Tak, to ostatnie to już może być problem. O, no i mówisz, masz, skóra wypadła. Kunia też mogę zabić dla skóry, bo z kunia chyba też leci skóra. Ej, kuniu. No spierdalaj. Nie chcesz się... Kuniu. No i proszę, mamy 5 skóry. Od kunia. Dobra. W którym domku byłem? W tym byłem. To w tym dalszym chyba nie byłem. Ale nic tu nie ma. Czy to jest... Ktoś znowu do mnie pisze. No przestańcie spamować. What the fuck? Profesjonalny youtuber. O, krówka. No było trzeba nie muczeć. Było trzeba... O, dwie krówki. No i pięknie. Czy ja mam lagi na singlu? Czy ja mam lagi internetowe na singlu? Czy wy jesteście poważni? Skrzyneczka. To weźmiemy jak kaktus. O! Kaktusa chyba nie. Dobra, czyli tutaj też powinna być wtedy skrzyneczka, tak? Bo to jest spełnowane tak samo zawsze. Właśnie tak myślałem. No dobrze. Ładnie, wioska splądrowana. Oni się odkują, ich tu jest więcej. Ja gram solo i w ogóle. Jak żyć? A co to jest za ten stolik? Co to? Wow! Ale patent na to wymyślili. Wow. Dzień dobry. Macie kaktusa zasadzonego, wiecie? XD. Dobra, tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. I została nam skrzyneczka tu na górze. I ewentualnie im te farmy tam. Tak, to nie chcę. Te farmy nam ogarnąć. Bo co, na mapie już nic więcej nie widzimy, żeby się wyrenderowało. Nie. Tam mamy wszystko. Czyli następnym naszym celem będzie ta wioska tutaj, koło rozbójników. Z tym, że tam istnieje duża szansa, że po prostu będę z nimi walczył i dostanę klątwę od nich. Więc dobrze byłoby tą czy tamtą wioskę najpierw jakoś zabezpieczyć. Okej. A to mi się przyda. To też. Nie będę mieli farmera, no trudno. Taki mamy klimat. Moje przetrwanie jest tu najważniejsze. Tylko ja się tutaj liczę. Albo nie liczę z nikim. No dobra. Pyk, pyk, pyk. No i idziemy dalej. W sensie dalej do domku. Domek jest tam. Właśnie chyba słońce powoli zbliża się ku zachodowi. Więc jest to idealny moment, żeby się po prostu tam przejść. Ile mi tam brakowało tych kaktusów i piasku? Chyba z 3, nie? Może trochę więcej, no to weźmiemy 6. Czyli jednak mogę te kaktusy tam podnieść. Dobra, i lecimy do domku. Troszeczkę zawiodła mnie ta tutaj struktura, no ale nic. Nie można mieć wszystkiego, to po pierwsze. Po drugie, no myślę, że w następnym odcinku zajmiemy się konkretnie domkiem. Bo to trzeba sobie jakoś tam poukładać mniej więcej w głowie. Nie ma co się rzucać na rozbójników póki co, bo to się mija z celem. Jest to hardcore to po pierwsze, po drugie mam prawie 30 level, a fajnie byłoby sobie coś tam zenchantować. O ja, o ma. Więc może podziałamy. Na pewno będę musiał nauczyć się prędzej czy później robienia potionów, bo nie wyobrażam sobie hardcora bez potionów. No sorki, ale jak mam, przepraszam bardzo, pokonać smoka, smoczy słowa. Okej. Okay. Ale się ziewłem. O ja, wybaczcie mi, ja jestem ogólnie po nocce. Dobra, dobiegnijmy do... To był najgłupszy pomysł, na jaki mogłem wpaść na tej edycji hardcora. Szkoda, naprawdę szkoda, że się nie rozwaliłem na głupi rej. Przysięgam. Jestem tak głupi.
Tu będzie warto przyjść. Nawet widać tą dziurkę na minimapie. O, i ona jest całkiem niedaleko mojego domku. Okej, to w sumie spoko wiedzieć. Tu pyk, pyk, tu pyk, pyk, tu pyk, tu pyk, 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 pyk. No dobra. Trzcina ładnie rośnie, bo trzcinę też musimy mieć. Fajnie byłoby te krówki sobie biec organizować. No ładnie słyszę potwory. No dobra. To chyba tak mniej więcej zrobimy. Dobrze. Jedna skrzynka to trochę mało, co? Okej, zrobimy sobie tak. Na razie to jest czysta prowizorka. Więc proszę nie osądzać i się nie śmiać. A może magazyn zrobimy w następnym odcinku? Coś musielibyśmy ogarnąć, bo powoli brak miejsca. Pies hutniczy powoli się zapełnia. Ziemniory mamy, to mamy. Ogólnie dobrze stoimy z żarciem, naprawdę bardzo dobrze. Ale daszek to też by wypadało zrobić tak czy siak, bo fantomy są. Znaczy mogą być. To wygląda brzydko. Dajcie mi siekierę. O. To trzeba postawić. Tak o. Tak o. Co ten Facebook? Cóż, wiecie co? To chyba jest znak, żebym ja już chyba kończył z sobą. Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za uwagę. Przeprosić za zaistniały problem z dwoma odcinkami, które szlak jasny trafił. No i co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.